za chwilę otrzymamy uroczyste błogosławieństwo z relikwiami z rąk księdza biskupa Andrzeja. Pobłogosławi nas relikwiami i pozostaną już w naszym sanktuarium. Są wystawione tutaj, będą też w kaplicy adoracji. Natomiast będzie okazja na uroczyste uczczenie, ucałowanie relikwii, uroczystość we wspomnienie, pierwszy raz wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jana Pawła II, które przypada 22 października. Więc już dzisiaj to ogłaszamy. Będzie specjalna uroczystość. Zaczniemy od piątku 21, później sobota 22 października. Specjalny wieczór we wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jana Pawła II. I przez całą niedzielę 23 października na wszystkich mszach świętych będziemy mogli ucałować i uczcić relikwie błogosławionego Jana Pawła II, który tak zawitał do nas na dziesięciolecie, aby już z nami być, modląc się i prosząc, by wypraszał z okna domu Ojca wszystkie potrzebne łaski na nas. Prosimy księdza biskupa o modlitwę. Dziękuję serdecznie. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że ja trzymałem się planu bardzo dobrze. 15 po msza święta skończona. Resztę ojciec Stanisław. Tak? To miejsce wpisuje się w szczególny sposób w historię naszego polskiego, ale i Kościoła powszechnego przez posiadanie tych błogosławionych relikwii błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, cząstka jego krwi. Niewiele ośrodków na świecie jeszcze ma takie szczególne wyróżnienie, więc pamiętajmy o tym, abyśmy nie tylko widzieli postać Ojca, błogosławionego Ojca Jana Pawła II, ale abyśmy naśladowali jego cnoty, które uczyniły go błogosławionym, a zatem cnoty kardynalne, ale również i cnoty te ewangeliczne. Niech on będzie tutaj duchem i błogosławieństwem obecnym w tej wspólnocie Kościoła. Modlitwa do błogosławionego Jana Pawła II. Błogosławiony Janie Pawle, błogosław nam z Twojego okna w niebie. Błogosław Kościół, który kochałeś i któremu służyłeś, którym kierowałeś i odważnie wiodłeś na po drogach świata, aby wszystkim ludziom niósł Jezusa i wszystkich do Niego prowadził. Błogosław młodym, którzy byli Twoją wielką miłością. Pomóż im marzyć i patrzeć wysoko w górę, aby znaleźć światło, które rozjaśni drogi ich życia na ziemi. Błogosław rodziną, błogosław każdej rodzinie. Ty dostrzegłeś atak szatana na rodzinę, tę cenną i nieodzowną iskrę z nieba, w której pulsuje miłość Boga i w której zapala się życie. Boże, dar. Janie Pawle, osłaniaj rodzinę swoją modlitwą. Błogosław Polskę, której synem czułeś się także wtedy, kiedy Bóg wezwał Ciebie, byś był ojcem. Szczerz Twojej ukochanej ojczyźnie tego chrześcijańskiego znamienia, które jest cennym dziedzictwem historii i kompasem wskazującym przyszłość dla Twojego narodu. Módl się za cały świat, wciąż jeszcze naznaczony napięciami, wojnami, niesprawiedliwością i wybuchami nienawiści. Ty przeciwstawiałeś się wojnie, wzywając do dialogu i siejąc miłość. Módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju. Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami i z Twojego okna w niebie ześlij nam, Boże, błogosławieństwo. Amen.